Majówka za nami, kolejny odcinek Cafe Redbox, Andrzej Rostropowicz, Adam Komi, na obiekcie Rapid, no jak tam po majówce? Dobrze, jak i przed. Człowiek troszkę odpoczął, naładował akumulatory, myślę, że wracamy od dzisiaj już na boiska, no i tak myślę, że to już pomału tak wkraczamy w tą fazę taką decydującą o układach tabeli, o górze, o spadkach, awansach, medalach, także zacznie się jeszcze bardziej dziać. Tak jak mówiłeś właśnie, można ten nasz sezon wiosenny zawsze podzielić na dwa takie etapy. Etap do majówki, to jest takie rozgrzewanie się i te decydujące mecze, które są właśnie po weekendzie majowym, gdyż ta przerwa no, jest te kilka dni, można sobie spokojnie wszystko przeanalizować, jak to w tabelach wygląda. No teraz to już nie ma miejsca na jakieś wpadki, gdyż no, może się to wszystko zakończyć tragicznie dla każdej z drużyn. No pewnie tak. Zeszły tydzień pokazał, że ten przedmajówkowy, zwłaszcza w Ekstralidze, tam sypnęło niespodziankami. Tam nie wiem, czy niektórym, tak jak mi się przedłużył ten weekend i zaczęli go już troszkę wcześniej, stąd składy były słabsze, skąd tak troszeczkę dziwne wyniki. No ale myślę, że to dobrze dla widowiska, dla całokształtu tego przedsięwzięcia, jakim jest nasza liga, bo jest ciekawiej, jest więcej niespodzianek, a to chyba jest ok. No więc tak jak mówisz, mieliśmy tylko 3 dni rozgrywkowe, graliśmy 28, 29 i 30. Najwięcej meczów rozegrano w Ekstralidze i tak 28 3, zresztą w każdy dzień 3. Ratusz Team GLS, Ratusz grał 2 mecze w ten krótki tydzień, pierwszy właśnie z GLS-em i dzięki świetnej grze Szymona Stoka prowadził już 4-3. No jednak w tych ostatnich decydujących momentach błysnął kapitan drużyny GLS-u Mirek Waniak. 2 bramki, 48-49 minuta. No kapitan wyciąga wynik dla GLS-u. Bardzo ważny, gdyż GLS-owi no, spadek pomału zaglądał w oczy. Natomiast teraz coraz lepiej się prezentuje Wania, coraz lepiej się prezentuje właśnie jego drużyna. No chyba się pomału bronią przed tą degradacją. No powiedziałbym troszkę inaczej, bo Wania to mi się wydaje, że cały ten sezon gra na równym, takim bardzo wysokim poziomie, to właśnie jego koledzy z drużyny doszlusowali z tą formą do niego, stąd od razu jakiś efekt i zwycięstwo, bądź co bądź no, nad ratuszem, który w dalszym ciągu, pomimo, że tabela tego nie pokazuje, jest groźny dla każdego, bo przypomnijmy, oni jak mają skład i przynajmniej tego jednego, dwóch na zmianę, no to mogą powalczyć z każdym, a GLS, tak jak wspomniałeś, wychodzi na to, że musi się bronić przed spadkiem, no ale ten skład jakoś Mirek Wania sklecił, a że sam jest w tak wysokiej formie, no to daje efekty punktowe. Efektu punktowego w postaci wygranej nie było dla Hungerbudu, który jedynie zremisował z K-Designer. Była to pierwsza strata punktów w tym sezonie Hungerbudu, który wcześniej miał 5 zwycięstw z rzędu. No teraz właśnie przez tą stratę punktów z K-Designer ta walka jest chyba tylko z Euro Prestige o pierwsze miejsce, no ewentualnie z Globetransem nabiera rumieńców. Hungerbud traci punkty, Euro Prestige nie traci. No Andrzej Wronowski w 42 minucie na 3-3, aczkolwiek całe to spotkanie było strasznie zacięte i chyba sprawiedliwy podział punktów. No ciężko powiedzieć, no oczywiście zwłaszcza Hungerbud miał duże pretensje po tym meczu, pretensje, że arbiter żółte kartki, no za rozmowy, no to chleb powszedni w Redboxie, że tu się ciężko nauczyć tego, że zawodnicy lubią, że się tak brzydko może wyrażę, nawbijać sędziemu i myślą, że są ten, no kultury trochę, no natomiast mecz faktycznie wyrównany i no pochwaliłbym tu Wronowskiego, rozmawialiśmy tydzień temu o nim, on powiedział, że się bierze za siebie, za zespół, no i widać, że się wziął faktycznie, no bo tu też powrócę do tej tabeli, no z tabeli wychodzi, że niestety, ale zespół Wronowskiego no musi mocno patrzeć w tył, a nie w przód i patrzeć, żeby czasem nie spaść, no a wygrać z liderem i to z Hungerbudem, nie wygrać, a zremisować, czyli urwać mu punkty, no to duża sztuka, duża sprawa i należy im pogratulować. No natomiast Hungerbud pokazał to, że jest mocny, bardzo mocny i to też jest to, co zawsze mówię, że na mistrza się wszyscy sprężają i Hungerbudowi nie będzie wcale łatwo ani im, ani zresztą Euro Prestige'owi walczyć, bo wszyscy na nich się spinają, wszyscy przychodzą w pełnych składach, w pełnych zestawieniach, także im już będzie ciężko do samego końca. No nie da się wszystkich meczy wygrać, natomiast plus duży dla K-Designer, który od kilku tygodni prezentuje się dużo, dużo lepiej niż na samym początku rozgrywek. KS Charly SM Górnik Kokociniec, to już do przerwy Kokociniec prowadzi 4-2, no ale świetna gra Charleya pozwala mu wyrównać. Decydującą, jak się później okazało, bramkę o zwycięstwie dla Górników strzelił w 40 minucie Grzegorz Gajda. 6-5 Kokociniec, po cichutku,
Natomiast Charlie naprawdę się coraz lepiej prezentuje i zobaczymy to w kolejnym meczu w tym tygodniu, że punkty pomału zaczynają dać tej drużyny przepływać. Tak, to był 8 z kolei mecz Charleya i z meczu na mecz ten zespół gra lepiej, aczkolwiek tych punktów tak nie powiem. Dziubią, tak, bardzo to tak skapują te punkty pomaleńku. No plus, że te porażki nie są jakieś wysokie, no ale cóż z tego, że przegrywa się z tak mocnym teamem jak SM Górnik tylko jedną bramką, jak punktów nie ma, nie? Także co zrobić? Kokociniec będzie walczył o medale? Pewnie tak, bo to jest, no nie raz, nie dwa, nie pięć, żeśmy rozmawiali o Kokocińcu. Oni po takiej małej zadyszce, jaką mieli na hali, końcówka hali już była całkiem w porze. Tutaj też zaczęli sezon bardzo przyzwoicie i te niektóre wpadki, które im się przydarzyły, to można powiedzieć, że to właśnie takie wypadki przy pracy. Natomiast grają to, co lubią, czyli grają piłką, ta sama ekipa, tam nie ma zmian, oni grają już któryś sezon tymi samymi zawodnikami i zawsze są mocni. I na nich zawsze trzeba zwracać szczególną uwagę. Na początku programu mówiłeś, że niektóre drużyny przedłużyły sobie troszeczkę, czy wcześniej rozpoczęły ten długi weekend i głównie ta twoja myśl dotyczy SWA, które mierzyło się 29 z Euro Prestige. Przyszedł do mnie przed meczem Darek Pacuła. Mówi, że kurczę, straszne problemy kadrowe, że ledwo co tam sześciu zbierał na mecz. No i ale też z drugiej strony mówi, że w sumie i tak ten mecz raczej, no, nie sprężają się strasznie mocno na ten mecz, no gdyż nie ukrywajmy, Euro Prestige to jest jeden z głównych faworytów do pierwszego miejsca, a SWA walczy o utrzymanie, także i dla nich będą ważniejsze te kolejne mecze z bezpośrednimi rywalami do spadku. No natomiast mimo tego tych braków kadrowych jako tako tam zaprezentowali się, nie wyglądali tak strasznie źle na tle Euro Prestige, które mimo wszystko wygrało 6-2, Arek Ligudziński 3 bramki, no i wykorzystali z premedytacją to potknięcie, można powiedzieć, Hungerbudu. 2 punkty zyskali w tym tygodniu poprzednim nad Hungerbudem. No można tak powiedzieć, Euro Prestige gra swoje. No, za tydzień kręcąc program będziemy mądrzejsi, bo będziemy po spotkaniu bezpośrednim Euro Prestige z Hungerbudem. Natomiast SWA, no tak troszkę z humorem powiem, że to chyba bawiąca się drużyna, bo ostatnio jak ja rozmawiałem z Darkiem Pacułą, to mówił, że jeszcze nie odpoczęli po świętach. Teraz już zaczęli świętować przed długim weekendem, także może teraz już po tym długim weekendzie dojdą do siebie wszyscy i będzie lepiej, a i punktów będzie więcej, bo na razie ich jest tylko 4. SWA zawsze spina się w tych najważniejszych momentach, pewnie w tym roku będzie podobnie. Minowa Węglosmyk, no już 5-1 do przerwy dla Minowy, pokaz naprawdę w futbolu, Adam Kowalczyk 3 bramki, natomiast w drugiej połowie no Węglosmyk zaczął gonić, właściwie może nie Węglosmyk, a sam Tomasz Pol, bo wszystkie 3 bramki w drugiej połowie dla Węglosmyku to on strzelił, no ale ta zaliczka z pierwszej połowy okazała się wystarczająca dla Minowy. Jak myślisz, ta Minowa ma szansę powalczyć o to trzecie miejsce, podobnie jak w zeszłym roku? Czy niestety już ta czołówka za bardzo odjechała, no a Minowa też tak dobrze nie wygląda, trochę tam kontuzji, no słabszy skład niż rok temu. Znaczy myślę, że ciężko im będzie, bo za duże straty z początku sezonu, natomiast oni w zeszłym sezonie też pokazali, że pomimo słabego początku potrafią gonić i potrafią wygrywać dosłownie ciągiem i wszystko, także poczekajmy chwilkę, no. Bardzo fajnie, że już drugi sezon z rzędu ten zespół wygrywa i to jest taki zespół, który nigdy nie wiadomo kiedy zaskoczy i sprawi jakąś dużego kalibru niespodziankę. Także na razie środek tabeli, wygrany mecz o przysłowiowe 6 punktów, także zobaczymy co będzie dalej. Nie ma Kozyry, to tam troszeczkę problemów w ofensywie. 30, no to jest właśnie to co mówiliśmy, KS Charleya WSD, kto by się spodziewał, że Charley zdobędzie punkt, jeden dopisze do swojego stanu posiadania, no ale na tle WSD zremisować 5-5, no fajnie, dwa mecze właśnie w tym ubiegłym tygodniu, krótkim tygodniu z czołówką Charleya, z Kokocińcem minimalna porażka, z WSD remis i to właśnie taki remis, że to Łukaszewski wyrównywał na 5 minut do końca, więc tam mogło przy dobrym jakimś układzie zapachnieć niespodzianką. No ja bym jednak pochwalił ten Charley. No oczywiście, że należy ich pochwalić. 9 spotkanie, wreszcie jakiś punkcik uciłany i oni się nie załamują. Oni z uśmiechem na ustach przychodzą na Rapid, grają o utrzymanie. Czy im się to uda, czy nie, to zobaczymy. Natomiast no WSD, no, to jest któryś kolejny, to już chyba trzeci tydzień, gdzie oni tak jakoś... No to nie jest forma optymalna chyba tego zespołu. Takowa była na przełomie sezonu zimowego i wiosennego.
Tak, bo ta końcówka hali, przypomnijmy, tam chyba bodajże 9 meczy bez porażki, same zwycięstwa i to nad takimi teamami jak Kokociniec czy Alan. Tutaj zaczęli też z wysokiego C i potem nagle chyba od remisu z GLS się zaczęło 3-3 i potem jakieś porażki. No i tu też, no, mimo wszystko w kategoriach niespodzianki trzeba patrzeć na ten wynik 5-5, bo myśmy cały czas przed sezonem stawiali WSD na pewnego medalista, a tu się zaczyna to gdzieś tam wymykać spod kontroli, bo spójrzmy w tabelę, 14 punktów, strata punktu do Globetransu, ale dwa mecze więcej, także no, zobaczymy jak to będzie dalej. No, nie chcę być złym prorokiem, ale wydaje się, patrząc na formę WSD, że to pierwsze trzy miejsca to chyba są poza ich zasięgiem, bo idą wyraźnie w dół. No chyba, że się pozbierają w ostatnim jakimś momencie sezonu. Ratusz Lions, no kuriozalny mecz. Najpierw Lionsi prowadzą 3-0, tam błyskawicznie podopieczni Łukasza Łaty rozprawiają się z Ratuszem, który przyszedł do mnie, Andrut, przed meczem wpisał nowego bramkarza, gdyż Adrian Weiss, kontuzja dosyć poważna, być może już, prawdopodobnie chyba już nie zagra na wiosnę, teraz nowy bramkarz Nowak. Do przerwy jednak Lionsi, mimo że tak dobrze zaczęli, to tak szybko stracili to prowadzenie, przegrywali 3-4. No i w drugiej połowie znowu Lionsi odskakują 5-4, mają, wydawało się, wszystko pod kontrolą, ale Łukasz Nowak strzela dwie bramki w całym meczu, hat-trick, takie potężne bomby z lewej nogi, tam Łukasz Łata nie za wiele mógł zrobić. No i Ratusz wyciąga w bólach to zwycięstwo. No i teraz nie wiem jak na to patrzeć, czy naprawdę na to, że Czy z jednej strony, że Ratusz no, wyciągnął wynik naprawdę w takich ciężkich bólach i tak dalej, teraz będzie tylko lepiej, czy jednak zganić Lions, gdyż mieli dwa razy mecz pod kontrolą, no przez 3-0 już do przerwy i stracić błyskawicznie, tam dosłownie w 10 minut chyba stracili te 4 bramki i przegrywać 3-4 i w drugiej połowie ponownie dobili, no nie dobili, ale wyszli na prowadzenie z Ratuszem i znowu to stracili, no taka strasznie sinusoida gry tego debiutanta w Ekstralidze. No, podziwiać należy mocną psychikę zawodników Ratusza, bo przegrywając 0-3 wyciągasz na 4-3 i po przerwie znowu dostajesz bramki, także no nie jeden by się załamał, osiadł na laurach i ledwo dotrwał ten mecz, a tu walka do końca i skuteczna walka. Także tutaj naprawdę duże słowa uznania tak dla całego zespołu grającego w tym meczu, jak i też dla Pieczyńskiego, który był, kibicował, ustawiał. Po tych swoich jakichś tam przygodach ślubnych czy innych wrócił na Rapid, już drugi mecz z rzędu tam pilnuje, czy trzeci nawet, swoich zawodników i w trudnych chwilach potrafi znaleźć i zawodnika do grania, a ciężko znaleźć bramkarza i wszyscy o tym wiemy. Ale żeby zamknąć temat Ratusza no, i wrócić do Lionsów, no to no, taka frajerska porażka, no niestety to trzeba powiedzieć, no bo jak się prowadzi 3-0, no to... To nie można dopuścić do tego, żeby mecz przegrać. Musisz przegrać już w pierwszej połowie, bo było 4-3. Serwis Six Senses Demetrix. Największa sensacja, czyli zwycięstwo Demetrixu 6-3. No sensacja sensacją. Demetrix był ostatni w tabeli, miał 1 punkt w 5 meczach. Serwis Six Senses to ten taki beniaminek drapieżny, który jednak troszeczkę wyhamowywuje ewidentnie. No ale ma lepsze mecze, ma gorsze mecze. Na pewno spadek mu nie grozi, a może jak dobrze zagrają w końcówce, to i jakiś medal się trafi. Natomiast Demetrix swoje problemy, no problemy straszne, bo Mariusz Cieślar musiał stanąć w bramce. No aczkolwiek tutaj naocznie mamy przykład, że Demetrix świetnie gra z tymi mocnymi drużynami. Kiedy oni się mogą cofnąć, mogą zagrać z kontry, o, jednak są zgrani od lat, silni fizycznie, więc no tutaj zdominowali tą fizycznością tych młodych chłopców z Siemianowic. No i tę taką chirurgiczną precyzją kontrataki, jedna, druga, trzecia bramka, no i ten Cieślar, Mariusz Cieślar, popularny Gerard, chyba najbardziej taki charyzmatyczny zawodnik, lider tej linii defensywnej, tutaj w bramce no, pokazał klasę i wygrali 6-3, no kto by się spodziewał. No faktycznie się zdziwiłem w czwartek, czytając wyniki, że Demetrix wygrał z serwisem, bo no wiadomo, gdzie jest serwis, gdzie jest Demetrix. Natomiast jeszcze bardziej się zdziwiłem, jak dowiedziałem się, że Geraz wszedł do bramki i to on był jednym z bohaterów Demetrixu, bo to raczej on gdzieś tam zawsze walczył w obronie, gdzieś strzelił bramkę, a tu się okazało, że był przeszkodzą nie do przejścia, przynajmniej nie na tyle nie do przejścia, żeby przegrać mecz, a wygrać pomógł znacznie w tym zwycięstwie. No cóż, widać, że nikt tutaj się nie załamuje, nikt się nie przestrasza przeciwnika i każdy walczy o to utrzymanie i super.
Natomiast tak troszeczkę myślę, czy serwis nie przegrał tego meczu w szatni albo gdzieś tam jeszcze w Siemianowicach, patrząc w tabelę, bo czasami tak jest, że ktoś patrzy. Oni przypomnę, że nie znają Ekstraligi, bo dopiero są Beniaminkiem, może nie wiedzieli, kto to jest Demetrix i na sucho spojrzeli w tabelę, a ostatnie miejsce to my dzisiaj luzik. Okazało się, że nie ma luzika w Ekstralidze. Tak jak mówisz, nie ma luzika, tym bardziej patrząc na to, jaki to jest ścisk. 7 Węglosmyk ma 8 punktów, 15 Demetrix ma punktów 4, więc to jest jeden tydzień i tu może się wszystko odwrócić do góry nogami. O czołówce nie mówię, bez zmian cały czas. Dokładnie, to tutaj co tydzień możemy mówić, że ktoś jest ostatni, ktoś jest ósmy, ktoś się utrzymał, ktoś się nie utrzymał, także tak jak tydzień temu, zostawmy te dywagacje jeszcze na kilka tygodni. Tak żeśmy na początku wspomnieli, teraz już gra do samego końca, także na pewno będzie ciekawie. Omawianie pierwszych lig zaczynamy od grupy A. W poniedziałek 28 rozegrano mecz tylko jeden i Juloko Katowice mierzyło się z RR Projekt. Juloko, świetnie pamiętamy, zaczęło sezon 3 zwycięstwa, potem 3 mecze przegrane, mieli taką dosyć długą przerwę, chyba 2 czy prawie 3 tygodnie. No i wyszli na RR Projekt i tam dosyć niespodziewanie szybko w pierwszej połowie przegrywali już 1-3. Defensywnie nastawiony Beniaminek no, tam parę razy skontrował podopiecznych Adam Kubki i Czechowskiego. No natomiast już do przerwy było 3-2. No i w drugiej połowie udało się wyrównać. No i ten fantastyczny bramkarz strzelający kupę bramek, bo to było już jego czwarte trafienie, Artur Tomanek, taką bombą prawie z połowy, przesądzał o zwycięstwie Juloko. No ale po tym meczu cieszyli się, jakby Mistrzostwo Świata zdobyli, a umówmy się, ograli tylko drużynę, która broni się przed spadkiem. No ale dla morale pokazuje to, jak ważne to było zwycięstwo i wyciągnięcie takiego no, ciężkiego meczu z 1-3 na 4-3. No właśnie nie wiem czy tu pochwalić bardziej Juloko, czy bardziej wasz zespół RR Projekt, bo mi się wydaje, że te Juloko dalej jest w regresie, bo pomimo tego, że wy jakoś ze zdwojoną ambicją przystąpiliście do tego spotkania, no to myślę, że dla byłego ekstraligowca no to nie jest ciekawy wynik 4-3 z zespołem, który takimi dużymi kuchennymi drzwiami wchodzi do pierwszej ligi i raczej mu to nie wróży nic dobrego na przyszłość. Tam dalej chyba problemy ze składem są. No i całe szczęście, że mają tego bramkarza, który im już chyba nie po raz pierwszy zdobywa punkty. No natomiast z drugiej strony bardzo, bardzo muszę was pochwalić, bo to chyba wasz jeden z lepszych meczy tej wiosny. Szkoda, że też wam nie do końca skład dopisał, bo może by się udało wam uszczknąć jakiś punkt. Punkt bardzo ważny dodam, bo wy walczycie i musicie dużo sił jeszcze włożyć w to, żeby tą ostatnią czwórkę ominąć i uplasować się na miejscu choćby ósmym, które gwarantuje utrzymanie się. Zobaczymy z drugiej strony, jak to Juloko w dalszym ciągu będzie chodzić, gdyż może właśnie to zwycięstwo, takie morale przywróci i po tych 3 porażkach z rzędu zaczną się prezentować jak na początku sezonu. 29 to kolejny mecz takiej drużyny, która stara się ominąć tą ostatnią czwórkę na rundę finałową, czyli grę o utrzymanie. Rockwell mierzyli się z SM Silesią i tutaj do przerwy było całkiem dobrze, 0-0, mimo że wiadomo jak gra Rockwell się cofa, Rockwell kontruje, tam wiadomo niebezpieczny Cyran z Jastrzębskim, fajne dwójkowe akcje, mogą ich tych dwóch zawodników rozstrzygać mecz. Tutaj niestety nie rozstrzygnęły, SM Silesia po przerwie się obudziła, zaczęła strzelać gole, 4-0, 2 bramki Krzyśka Kamoli, no weteran zmagań tu w Redboxie, bo on to chyba od pierwszego czy od drugiego sezonu gra, już kupę tych bramek naszczelał, ciągle w formie, no i ciągle strzela i dzięki niemu Silesia walczy o tą pierwszą czwórkę na finały, a potem to już może być różnie, bo poza Węgorzami to wszyscy są w zasięgu dla tej drużyny. No myśmy ich chwalili już i w zeszłym tygodniu i jeszcze w poprzednim, oni tak troszeczkę słabo zaczęli, potem wrzucili jakby drugi bieg, czy może nawet trzeci i czwarty i w tej chwili chyba są bez problemu kandydatem do gry w pierwszej czwórce, a tam się wszystko może zdarzyć, tam będą rewanże, także tam jeszcze każdy z każdym może stracić. I może się ich zapowiedź powrotu do Ekstraligi sprawdzi. Przegrał Rockwell, przegrały też Czerwone Byki, które no podobnie jak RR i jak właśnie wspomniany Rockwell, no walczy, to będzie batalia właśnie o to jedno takie bezpieczne ósme miejsce, wydaje się, bo te drużyny od pierwszego do siódmego miejsca to wydaje mi się, że są niezagrożone. O to jedno bezpieczne ósme miejsce pozwalające ominąć te finały i nerwówkę w tych ostatnich meczach sezonu. I Czerwone Byki grały z Tyskimi, nowe stroje, efektownie prezentują się Byki. Niestety no, ta kontuzja Sebastiana Mikody to chyba no, odciśnie się piętnem na całym tym sezonie, no bo to jest taki mózg, reżyser tego zespołu, pomimo że Tyskie naprawdę miały tam problemy kadrowe, tam
Kupę naprawdę dobrych grajków nie było. Nie było Chrząścika, nie było Twardowskiego, nie było Stachy. Naprawdę no, kupę problemów, a mimo to Byki no, nie dały rady, przegrały 6-2. Myślę, że jakby był Mikoda, to by to całkiem inaczej wyglądało. No może by wyglądało, może nie. Tyskie chyba nabrały tego swojego jakiegoś, znaczy rozpędziły się na tyle, że gdzieś wskoczyły na te swoje tory. Trzecia wygrana z rzędu. Także teraz myślę, czy w pełnym składzie, czy z jakimiś osłabieniami, to oni pójdą za ciosem i może już im nie grozi ta pierwsza czwórka, bo nie wiem, czy są w stanie nadrobić te zaległości z początku sezonu, ale myślę, że o utrzymanie bać się nie muszą. Ostatni mecz w grupie A to jedyny mecz środowy, wyzwolenie Vision Express. No tutaj bardzo ważny mecz dla jednych i drugich, zarówno właśnie chorzowianie, jak i drużyna optyków na dwóch ostatnich miejscach w tabeli, no ale aczkolwiek no, nie taka tragiczna sytuacja, bo tam trochę tych punktów jednak mieli. No i to było takie spotkanie o być albo nie być, bo ewentualny przegrany, no to droga ku temu ósmemu miejscu, o którym tak wspominamy, się wydłużałaby niesamowicie. No i tutaj Vision, nowy bramkarz Kamil Ćwiąkała, pamiętamy jakie problemy ma Vision Express przez cały ten sezon z bramkarzami, tam zawodnicy z pola musieli bronić, no wyniki przez to były jakie były. Teraz no fachowiec z pełną gębą, bo to jest przynajmniej w juniorach na pewno gracz Podlesianki, nie wiem co on teraz robi, czy dalej tam broni, czy nie. Naprawdę kupę charyzmy włożył w ustawianie tego zespołu od tyłu i naprawdę świetnie to wyglądało. Zwycięstwo 7-3. Vision Express, Michał Brąboszcz z przodu zrobił różnicę, w drugiej połowie hat-trick. No i dobrze, Vision ciągle walczy, mimo że i tak ich sytuacja jest nieciekawa, bo mają aż 8 rozegranych meczy, dużo więcej niż ci poprzedni pozostali kontrkandydaci do utrzymania się, no ale jest jakieś tam światełko w tunelu. Jest światełko tunelu, zwłaszcza, że przypomnę, że nawet jeśli oni nie awansują na te ósme miejsce, to tu trzeba myśleć, że jeden z tych zespołów z miejsc 9-12 się utrzymie i tu trzeba grać do końca, bo na te rewanże, jeśli będzie dużo punktów, to już może zapewnić utrzymanie, a dwa, to będzie dobra droga wyjściowa do utrzymania się, grając rewanże z miejsca 9, mając te 2-3 punkty przewagi nad resztą, niż z ostatniego miejsca. I tak jak w Ekstraligze Demetris pokazał, że ci ostatni w tabeli wcale się nie poddają, tak tu Vision już nie jest ostatni, jest trzeci od końca, czyli nic, tylko się cieszyć i grać dalej. I pamiętajmy, że przy równej ilości punktów liczy się bezpośredni mecz. Tabela, nie grały Węgorze, no ale dalej są na pierwszym miejscu, mają 15 punktów i dwa mecze, podobnie jak Silesia, tyle że mają dwa mecze rozegrane mniej, no chociaż chyba nie ma możliwości, żeby te Węgorze tych dwóch meczy nie wygrało i no i dało się prześcignąć przez kogokolwiek, przynajmniej na chwilę obecną. No ja myślę i to myśmy tu już wspominali, że tu się może tak skończyć, że oni zanim się rozpocznie runda rewanżowa, to już będą mieli taką przewagę, że praktycznie będziemy mogli im gratulować mistrzowskiego tytułu, acz nie wyprzedzajmy faktów i tak jak pokazują wyniki też w Ekstralidze, to niespodzianki się zdarzają, także czekamy na nie, aczkolwiek życzymy wszystkiego najlepszego Węgorzom. Ciesząc się, bo to jest ich kilkakrotnie, ja oglądałem i ty, znam ich już od poprzedniego sezonu. Ekipa tak fajnie grająca w piłkę, że to będzie na pewno też urozmaicenie Ekstraligi, bo ja myślę, że to wywalczą Węgorze bez problemu. Mówiłeś o niespodziankach. Bardzo blisko było niespodzianki w grupie B w poniedziałek, kiedy SN Progress, czyli ostatnia drużyna mająca 0 punktów, mierzyła się z mającymi 21 w 7 meczach, czyli komplet 7 zwycięstw Bonito Murcki. No i Mateusz Pozimski, 3 bramki, było 4-3 dla SN Progress, kto by się spodziewał. No dopiero końcówce Bonito jakoś tam wyciągnęło Adrian Gaudecki i dwie bramki Mateusza Jokla. Bonito 6-4, SN Progress, no kto by pomyślał, że te drużyny dzieli w tabeli 24 punkty. No po pierwsze ja się cieszę, że SN Progress zaczęło grać i zaczęło walczyć, bo blisko było tego, że no, Dawid Dulny już mówi, że on nie wie, czy ma siłę już to ciągnąć. No ale gdzieś tam się sprężył w sobie i jak widać na tyle mocno, że sprężył też cały zespół. Niespodzianki było blisko, ja nie wiem czy podobnie jak serwis w Ekstralidze, tak Bonito już gdzieś w szatni nie chciało wygrać tego meczu, patrząc w tabelę. Mecz bardzo wyrównany. No także, żeby skończyć ten temat, no bardzo się cieszę, że SN Progress wróciło do gry, bo to pokazuje, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, a Bonito... Cóż, tak jak Węgorze w pierwszej lidze grupie A, od zwycięstwa do zwycięstwa i chyba będzie powrót do Ekstraligi.
No to chyba nic się nie może zdarzyć. Jest 9 punktów nad Tauzenem i Estunik. Estunik ma jeden mecz mniej, no ale to i tak ta przewaga jest gigantyczna. No straszne problemy normy Walkover z Artkamem. Mieli 3 punkty, teraz mają 2. No mistrz drugiej ligi chyba spadnie w tym roku. FC Szacun Pap Auroland 4-7. No tutaj dla szacunów tylko Mariusz Żochowski strzelał 4 bramki. Natomiast po drugiej stronie fajny mecz Grzegorza Roboka, to już opowiadaliśmy o nim nieraz. Hat-trick, Auroland walczy o tą pierwszą czwórkę. Patrząc na tą tabelę, to naprawdę się wszystko może zdarzyć. I tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, na pewno tutaj te drugie miejsce, które awansuje poza, no chyba pewnymi Bonito, wydaje się mimo wszystko, że będzie jakąś taką niespodzianką. Może to Auroland będzie tą niespodzianką. Oczywiście ja tu widzę co najmniej 4, może nawet 5, 6 zespołów do tego miejsca drugiego dającego awans, a przynajmniej do tego trzeciego na podium, czy czwartego o granie właśnie o wyżej wymienione pierwsze trzy miejsca. Także tutaj na pewno będzie walka, jeszcze raz walka do samego końca i walka bardzo ciekawa i tu nie jedna niespodzianka będzie. Także no warto zaglądać tutaj na boiska, gdzie gra pierwsza liga grupy B, bo tutaj będzie naprawdę ciekawie. Ostatni mecz z 29 to KTG, Biuro Podróży Rafa Travel. No i właśnie takie dwie drużyny, które walczą o tą drugą pozycję, o tą pierwszą czwórkę, no i potem ewentualnie o tą drugą pozycję. No i natomiast ten remis nikomu nic nie daje, bo jeden punkt to jednak jest za mało, żeby tutaj no, doskoczyć czy poprawić znacznie swoją pozycję. Kamil Gądek, hat-trick, natomiast na 4-4 w 40 minucie punkt KTG daje Piotr Lubos. No taki mecz, po którym nikt nie może być zadowolony. No wyjąłeś mi to z ust, bo właśnie miałem powiedzieć, że no na pewno KTG się cieszy, że mimo wszystko, że przegrywali, to doszli rywala i zremisowali. No natomiast punkt ani jednym, ani nie drugim nie czyni większej różnicy i pewnie jedni i drudzy schodzili niezadowoleni z tego spotkania. Do tabela, tak jak mówimy, tutaj będzie się dużo działo. Natomiast na dole tabeli no na pewno i FC Szacun Pap i Pap Szacun walczy o uniknięcie tej ostatniej czwórki, bo norma SN Progres to chyba już pogrzebanie. No jak SN Progres pokazał, no ciężka sytuacja i pewnie im się nie uda wyjść z tej ostatniej czwórki, ale ja wcale ich nie skreślam i nie wiem, czy oni nie powalczą na tyle, no bo jeżeli przegrywa się minimalnie z liderem, to może się uda w rewanżach wygrać 3 spotkania, a to na pewno wystarczy do tego, żeby się utrzymać. Za nami klatka, rozmawiamy o drugich ligach, powinniśmy może o Ekstralidze rozmawiać na tle klatki, ale chyba każdy drugoligowiec marzy o tym, żeby kiedyś tutaj wreszcie zagrać i zaprezentować się tutaj przed całym kworum. No nie wiem, czy każdy, bo tu mam na myśli twój zespół, wy nie lubicie grać w klatce i kilka też jest takich, którzy tego nie lubią. Tu jednak ta gra musi być bardziej techniczna, bardziej taka, powiem, piłkarska, a nie szybka. Tam są jednak troszeczkę większe te boiska, no ale czasami odbieram takie sygnały, telefony czy prośby, że od drugoligowców, że oni też chcą spróbować, jak się tam gra. Ja się staram, żeby każdy z nich choć raz w sezonie tutaj zagrał, ale no to jest właśnie tutaj w Lidze Katowickiej taki handicap ekstraligowców, że wszystkie mecze rozgrywają tutaj. Także życzymy tym drugoligowcom, żeby już, bo to jest możliwe, żeby już na przyszłą wiosnę tutaj grali wszystkie swoich 14 spotkań. No i właśnie o tych drugoligowcach. Finimondo MPFC, bardzo dramatyczny mecz. To był taki mecz tych drużyn dwóch, które walczą ciągle o tam medal. Nie mówię o złoto, nie mówię o srebro, bo tam naprawdę ta rywalizacja jest mocna. Jest Inwet, jest Pap pod piątką i inni. No i tutaj bardzo dramatyczny mecz. 5-4 prowadzi Finimondo. Michał Żółtowski w 48 remisuje. Wydaje się, że jest posprzątane, że jest po punkcie dla jednych i dla drugich, natomiast Mateusz Kuśka ma inne plany. 49 minuta, 6-5, Finimondo, stare dobre Finimondo, bo to jakiś czas temu naprawdę bardzo mocna drużyna, potem no, seria takich sezonów dziwnych, bardzo słabych, przeciętnych, teraz pomału odradzają się, mimo że to są ci sami ludzie. No Kuśka strzela złotą bramkę na wagę 3 punktów, to mu na pewno da kopa, tak jak kopa da całej drużynie, bo te Finimondo tak z początku nikt na nich nie zwraca uwagi, nikt nie jakoś niespecjalnie stawia ich w roli faworytów, cicho o nich było przede wszystkim, bo było słychać, że Inwet się zbroi, ktoś tam się zbroi, natomiast oni tak cichaczem, a tu wyrastają na drużynę, która włączy się do walki o najwyższe cele.
A takie zwycięstwa właśnie w ostatnich chwilach, kiedy się remisuje, a 2 minuty czy ta minuta do końca się zdobywa zwycięską bramkę, właśnie powodują to, że jest więcej chęci, więcej adrenaliny i więcej jakiegoś takiego pozytywnego myślenia, co się z pewnością przełoży na punkty w kolejnych spotkaniach. Dodaję skrzydeł OMPFC, porozmawiamy przy ich drugim meczu, natomiast wcześniej OKF Big Grupa Żywiec, no tutaj eks niegalaktyczni, czyli Bartek Buksiński i Marcin Grychto, czyli po dwie bramki, no rozprawili się z Żywcem. W barwach którego świetny mecz rozgrywał Bartosz Wieczorek, czyli wszystkie trzy bramki, tam było 3-3, był remis, w końcówce dopiero OKF wyciągnął głównie dlatego, że wspomniany Wieczorek dostał czerwoną kartkę, no, bardzo niegrzecznie się w stosunku do sędziego zachował, no i co, i miał być fajnie, a była porażka, no. Trzeba jednak nerwy trzymać na wodzy. Oczywiście to jest wiadomo i to przecież nie tylko w Redboxie trzeba uważać, co się mówi i co się robi. Niejednokrotnie żeśmy tutaj rozmawiali, no ale już nie chcę o tych takich incydentach mówić, natomiast chciałbym jednych drugich pochwalić, bo widać... W klatce grali. Właśnie, w klatce. No. Taki progres formy jednych i drugich, bo przypomnę, OKF zaczął sezon od porażek i to takich... No, bardzo wysokich, żeby delikatnie to powiedzieć, żeby to jakoś nie wyolbrzymiać. Natomiast Grupa Żywiec też, tak przypomnę, że to jest całkowity debiutant tutaj w lidze i tak troszeczkę jak to debiutant, no, musiał zapłacić frycowe, no ale z meczu na mecz pokazują się jakby z lepszej strony i ja myślę, że może jeszcze nie w tym sezonie, ale jesienią, bo oni zapowiadają, że jesień będą w Redboxie i zimę spędzą też na hali naszej, gdzie my będziemy grali. To myślę, że będzie coraz lepiej, bo pokazują, że grać w piłkę potrafią, tylko brakuje troszkę zgrania, trochę może się przestraszyli tego przedsięwzięcia dużego, bo sam wiesz, jak to jest, jak tu się przychodzi i tu jest kilkunastu, żeby nie powiedzieć kilkudziesięciu piłkarzy, każdy coś tam prezentuje, to człowiek przez pierwsze mecze jest taki troszeczkę zagubiony, co się tu dzieje, a widać, że troszkę okrzepnęli tu w Redboxie i tak z meczu na mecz ta gra ich wygląda znacznie lepiej. Dokładnie tak, jak mówisz, jednak troszeczkę trzeba pograć, żeby się tu zaadoptować. Na mecz z Pabem pod Piątką nie dotarła siódemka, natomiast w drugim meczu, w tym krótkim tygodniu MPFC pokonało Signum Załęże, też bardzo ważny mecz. Też Signum ciągle miało tam jakieś plany dołączenia właśnie jako ten czarny koń do tej grupy zespołów walczących o medale. MPFC chyba jednak mimo tego zwycięstwa nie dołączy, no gdyż jednak jest dosyć wysoko w tabeli, ale tych meczy ma jednak bardzo dużo, no i ta strata będzie się pojawiać, będzie się powiększać. Natomiast tutaj Signum atakowało, MPFC nastawiło się na kontry, mimo że mieli spore problemy kadrowe, tam się Krzymała przed meczem trzech ludzi dopisał, no, do minimum już ograniczył pole manewru, jeśli chodzi o korekty składu, no ale zaowocowało to zwycięstwem. No i lepszymi humorami na majówkę. No oczywiście, no on mi zgłaszał problemy kadrowe, no ale było już na tyle późno, że nic się nie dało zrobić, co zawsze mówię, że te końcówki sezonu, co prawda do końcówki, że troszeczkę brakuje, ale tak w ostatniej chwili ciężko jest zamienić mecze, no bo to już terminarz jest rozpisany na jakiś czas do przodu, ale Szymała ma na tyle charyzmy w sobie, że dał sobie radę bardzo skutecznie, natomiast myślę, że Signum troszeczkę jest rozczarowane sezonem, bo no nie po to ta młodzież odchodziła od Śląska Katowice, żeby grać o środek tabeli, a tutaj na tą chwilę dzieli ich jedno miejsce, są przed Śląskiem, no a jak sami mówili, odchodzili od Śląska, bo Śląsk właściwie nigdy nie mówił na głos, że chce się włączyć o walkę o pierwszą ligę. Oni grają dla zabawy, dla przyjemności. A właśnie ta młodzież powiedziała, że chce spróbować w pierwszej lidze. A po tym sezonie raczej i po tych 6 rozegranych meczach mają dość daleko do tej pierwszej ligi. Także ze spokojem muszą do tego podejść. No nie da się tak błyskawicznie zrobić awansu, no chyba że się z Węgorzami. Inwet Premium Appetite, bardzo ważny mecz dla tej czołówki ścisłej tabeli. Inwet, przypominamy, przegrał z 13 w poprzednim tygodniu. Premium, ten Grzegorz Lesik niesamowity, strzelający kupę bramek, wygrywa mecz za meczem. No i tutaj Lesik bez gola nadział się na całkiem dobrą obronę Inwetu. Pamiętamy to stare kamikadze, to opierało się przede wszystkim na defensywie. Teraz tam doszli jeszcze ci gracze z tego Inwetu, Babilon, Kurtysiak i inni. No i właśnie Kurtysiak strzelił przy stanie 2-2 w 44 na 3-2 i 40 szóstej Remek Socha na 4-2 zwycięstwo, bardzo ważne dla Inwetu. No Inwet ciągle walczy o to pierwsze miejsce.
No myślę, że kluczem do zwycięstwa było tutaj właśnie przykrycie Lesika. Widać, Inwet się przygotował do tego spotkania, wiedział, co w trawie piszczy i co należy zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie 3 punktów. Czyli można powiedzieć, pracę domową odrobili wzorowo. Wyszło to na boisku, stąd 3 punkty i coraz większe nadzieje na awans. Patrzmy na tabelę, tam jest 4 drużyny mają 15 punktów, MPFC ma 14, tyle że MPFC ma 9 meczy, Finimondo, co ma 15, 8 meczy, Premium Appetite również 9 meczy, a Inwet i PAP pod piątką, mimo że ma 15 punktów, ma 6 meczy, no czyli chyba dwóch faworytów mamy tutaj ustalonych już. No myślę, że to tabela w tym przypadku nie kłamie i gdzieś tak jakoś w tych okolicach powinno być do końca. Grupa B, Alladyn, Orzapak. Tutaj strasznie taki mecz na 0-0 wydawało się, aczkolwiek w ostatnich 10 minutach dopiero bramki zaczęły paść. 1-0, 1-1. Mariusz Szmołda w 49 minucie daje zwycięstwo Orzapakowi, który chyba w każdy mecz no, z ich udziałem to jest taki dramat mały, większy lub mniejszy, ale zawsze rozstrzyga się w końcówce ten mecz. No to jest zespół, który dość mało bramek zdobywa, ale też dość mało ich traci. Tu po 6 spotkaniach 20 zdobytych, 21 straconych. Także widać, że te wyniki są zawsze na styku, że to nie są wysokie zwycięstwa, wysokie porażki, ale zawsze ten wynik oscyluje gdzieś w granicach remisu. Tak było tutaj też, bo minutę do końca, jak mówisz, było 1-1. Udało się strzelić zwycięską bramkę, czy może źle powiedziałem, udało się. Może to zespół po prostu tak cisł i wreszcie zdobył tą bramkę. No niemniej jednak zwycięstwo jedną bramką, ale 3 punkty są i to jest najważniejsze. Piękny sen Katoli pomału się chyba zaczyna kończyć. Zgewko, które naprawdę słabo gra, Spadkowic z pierwszej ligi, inaczej może słabo nie gra, ale słabo, słabe wyniki, przegrywa 10-4, już 5-0 było do przerwy dla Gewko. No, ta druga połowa już bardziej wyrównana. Gewko wreszcie na miarę oczekiwań. Natomiast co, Katole koniec bajki Kopciuszkusz? Nie, to właśnie sam chyba sobie odpowiedziałeś, bo to właśnie nie wiadomo, czy to Gewko wróciło do swojej dawnej dyspozycji i zagrało no, mecz sezonu tutaj w tym spotkaniu, czy to był wypadek przy pracy Katoli. No poczekajmy na kolejne spotkania. Ja dodam, że w dalszym ciągu najlepszym strzelcem w tej grupie drugiej ligi jest zawodnik Katoli, Łukasz Woźniak. No i no nie wiem, czy na dzisiaj dla mnie to nie jest największa niespodzianka, bo no nie spodziewałem się, że to jest aż tak bramkoszczelny zawodnik. Ja tu kilkakrotnie go już chwaliłem, że tu przychodzi na Rapid sobie trenować i to chyba to przynosi efekty. I ja się też będę do końca pasjonował tym, czy mu się uda zdobyć Króla Strzelców po tylu latach. Dodajmy dość słabych w Redboxie, bo to drużyna zawsze była gdzieś z końcówki tabeli. No i cieszy mnie ten progres tego zawodnika i będę mu kibicował do końca, żeby te pierwsze miejsce mu się udało, bo to będzie taka nagroda za te lata trudu i lata ciężkiej takiej pracy w zdobywaniu czy środków na ligę, czy zawodników do grania. No i zobaczymy, jak to się skończy. Ja trzymam kciuki za Gewko, żeby się odbili już na dobre od dna i poszli w górę tabeli, bo to nie przystoi, żeby tak dobrze grająca, jakby nie patrzeć, drużyna na 10 miejscu na razie siedziała. Lombard.pl na dobre się rozhulał, J-Commerce 8-2, mimo że 2-1 do przerwy. No grają na miarę oczekiwań ten Lombard wreszcie, no ale strata chyba już będzie spora do odrobienia. No tak, a J-Commerce tu słowo powiem dalej bez swojego kapitana, także no widać, ile znaczy kapitan w drużynie, porażka za porażką w tej chwili, ale też się nie poddają, walczą dalej i tu szacun. Natomiast Lombard, to co wspomniałeś, no ten początek sezonu będzie się odbijał do końca czkawką, aczkolwiek no fakt jest faktem, za pół roku rozpoczynamy kolejny sezon jesienny i wtedy myślę, to będzie czas dla Lombardu. No praktycznie co mecz w coraz bardziej dramatyczne sposoby na tracenie punktów wynajduje grupa Zarmen. Tym razem grali z Kosmikiem, 3-1 przegrywali do przerwy, gonili, przegonili, prowadzili jedną bramką 5-4. Natomiast w 50 minucie jak zwykle Zarmen traci bramkę i przegrywa, nie przegrywa, tym razem remisuje mecz. No ale dla nich to porażka, bo miało być pierwsze zwycięstwo w sezonie. Jest dopiero drugi remis, no ale w tych końcówkach Zarmen naprawdę nie wygląda dobrze. Co mecz jest źle.
No co zrobić? No, oni sami chyba wiedzą, co poprawić w grze, albo co zrobić, żeby było lepiej i chyba wiedzą, że muszą prawdopodobnie nad kondycją popracować lub nad takim skupieniem do samego końca, bo tego chyba i w końcówkach brakuje. Plus dla Kosmik, że wyciągnął ten mecz, mimo że ten sezon też nie jest za dobry. Najlepszy bez wątpienia mecz w tym sezonie rozegrała ostatnia drużyna tej grupy, Weseli Grabarze. Przed tym meczem mieli 7 porażek, no teraz po meczu z ostatnim miejscem, który jest liderem obecnie, mają 8 porażek. Aczkolwiek no, wykorzystali to, że drużyna ostatniego miejsca, taka strasznie rozluźniona podeszła do tego meczu. Tutaj chyba ten serwis Six Senses troszeczkę za bardzo na tabelę patrzyli. No i Weseli w dobra gra w drugiej połowie. Prowadzili już 3-2, no na końcówka jednak ostatnie miejsce się spięło, wyciągło ten mecz, ale nam naprawdę niewiele brakło. I patrząc na to, jak fajnie teraz grają Grabarze, szkoda, że mają już 8 rozegranych meczy, bo tej pozycji w tabeli mimo wszystko się już chyba za bardzo poprawić nie da. No ale to daje to, co wcześniej powiedzieliśmy, takiego pozytywnego myślenia i dodaje skrzydeł na przyszłość. Także Weseli Grabarze mogą uznać ten zespół, sezon za pierwszy, może nieudany, ale taki wprowadzający do tego, co będzie jesienią. A nie powiedziane, że jesienią te wyniki nie będą takie jak gra z liderem bądź co bądź tabeli, a wtedy będzie całkiem fajnie. Może taki będą drogę Katoli przejdą. Ostatnie miejsce, tak, lider 6 meczy, natomiast chyba najlepszą drużyną w tej chwili powinien być cały czas Sports Pub, który ma 4 jedynie mecze, wszystkie wygrane. Bilans fantastyczny, 22 strzelone, ale co bardziej nas sprawia szacunek do nich, to tylko 3 bramki stracone. Kiedy ten Sports Pub zacznie gonić, bo oni to chyba po 3 mecze w tygodniu będą musieli grać, bo na razie to tylko 4 mecze, to nikt tak mało nie ma rozegranych prawie. No nie ma, no i to... że tak powiem, na własne życzenie tak grają, bo przypomnę, że to jest drużyna, która zawsze się zwraca do mnie o jakiś tam grafik meczy. Zresztą bardzo fajnie to robi, bo dają mi te terminy. To jest służby mundurowe, wiadomo, że nie zawsze mogą, no dyżury są dyżurami. I nie bójcie się, oni nadgonią wszystkie spotkania Jeżeli na ich życzenie będą grali 3 mecze w tygodniu, no to ich sprawa. Jeżeli dadzą radę, to będzie okej. Chyba oni i ostatnie miejsce. Sevitel też nie grał w tym tygodniu. Zobaczymy, no ciekawie będzie. Puchar Ligi już teraz w piątek. Pierwsze mecze. Premium Appetite Pub pod piątką. Sysoft RR Projekt. Bonito Invet. Lombard Gobliny. Pub Szacun. Ostatnie miejsce. Hunger Boot Service Six Senses. Sports Pub All Boys. Spytam Cię o hit, no ale tu już na pierwszy rzut wiadomo, co będzie hitem Hunger Boot Service Six Senses. Dla Ciebie taki mecz, na który czekasz z niecierpliwością, czy sobie pazurki? No oczywiście, aczkolwiek to jest pojedynek ekstraligowców, ale tutaj też niedużo gorszy Sports Pub albo jest Bonito Invet, także będzie się tu działo w piątek, bo dodam, że piątek jest takim dniem, że nie wszystkie zespoły są w stanie poukładać sobie skład. No a te pary to tak już bym bardziej na półfinał układał niż na dopiero drugą rundę. No i to będzie pierwsza runda, potem tydzień później dokończymy losowanie i już nam zostanie coraz mniej drużyn, coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć. Ostatnie słowo na koniec programu? No nic, to co na początku powiedzieliśmy, wracamy ostro do gry, teraz już do samego finiszu. Kiedy on będzie, okaże się, chcieliśmy zdążyć góra do 18 czerwca, no ale jak zwykle nie zawsze to tak się nam uda. Także no, nie jestem pewien na 100%, czy to wyjdzie, czy nie. Będziemy się starać, zwłaszcza, że Mistrzostwa Świata się zaczynają. No cóż, życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, omijania kontuzji i wtedy na boisku będziemy walczyć o kolejne punkty, o zwycięstwa. Cóż, zapraszam wszystkich wieczorem na Rapid. Zobaczymy, jak drużyny po majówce w jakiej formie przystąpią. Tak, i jeszcze słówko, w tym tygodniu to jest ten tydzień kalendarzowy. Codziennie będzie firma, która będzie robić zdjęcia. Kto tylko chce kalendarze, proszę się do mnie zgłosić, przygotować drużynę, żeby była cała, bo to szkoda, żeby nie było drużyny. Tutaj panowie fotografowie będą od poniedziałku do piątku. Nawet jak ktoś w poniedziałek nie zdąży, czy we wtorek, mogą podjechać w piątek, zrobić sobie to zdjęcie, bo naprawdę to jest fajna pamiątka. 29 zł sztuka, to są żadne pieniądze. No ale to już wasz wybór, zapraszam serdecznie. To był kolejny odcinek Cafe Redbox. Adam Komin, Andrzej Rostropowicz. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.